Co by było, gdyby? Gdyby się zdarzyło, że jesteś osobą najważniejszą zaraz po królu, drugą osobą w państwie. Mnóstwo spraw, mnóstwo załatwień, zawrotna kariera, a przy tym jeszcze możliwości towarzyskiego życia z innymi wysoko postawionymi osobami. Możliwości życia dostatniego, wygodnego, pełnego splendoru. Miałbyś czas jeszcze na sprawy inne, rodzinne? To nie jest jakieś rozważanie teoretyczne. To jest to, przed czym stanął Tomasz Morus. Bohater książki, o której dzisiaj powiem, Marcina Ludwickiego, Człowiek światowy. Kolejna ciekawa pozycja w serii Victores. Posłuchaj. W całym tym tyglu życia publicznego, zawodowego, w jakim się obracał Tomasz, czyli nasz Morus, o którym mówimy. Tomasz nie zaniedbywał swojej rodziny. Gdy wracam do domu, pisał do przyjaciela, muszę naradzić się z żoną, pogawędzić z dziećmi, porozmawiać ze sługami. Wszystko to zaliczam do swych stałych zajęć, gdyż są to rzeczy potrzebne i muszą być spełnione, jeżeli człowiek nie chce być obcym przybyszem we własnym domu. Wiesz, o co chodzi z tym obcym przybyszem, nie? Każdy musi tak ukształtować i urządzić swój tryb życia i tak rozporządzać swoją osobą, by zawsze być wesołym, zabawnym i miłym dla tych, których z rządzeniem natury przypadek lub własny wybór przeznaczyły mu na towarzyszy życia. Uderzający w tym fragmencie jest ton wypowiedzi. Ton pewności, przekonania, niezwykle mocnego zakorzenienia Morusa w życiu rodzinnym. Inaczej nie można żyć naprawdę, jeśli zgadza się tylko po powierzchni. Sprawy ze świata, spoza rodziny, nie mogą toczyć się kosztem utraty codziennego kontaktu z najbliższymi. Rozmowa z żoną, pogawędka z dziećmi, zamienienie kilku słów ze służbą są dla Morusa równie ważne jak sprawy państwa, którymi się zajmuje. Tu nie ma mowy o tworzeniu pozorów życia rodzinnego. Erasm pisał, iż Morus z wrodzonym sobie wdziękiem i umiejętnością rządzi całym domem, tak iż sprzeczki i kłótnie są tam zupełnie nieznane. Jeśli kiedy powstaną, potrafi je natychmiast załagodzić. Bardzo dobry jako mąż stanu, troskliwy, życzliwy, serdeczny dla swoich najbliższych i jeszcze wszystko to godzi w czasie. Czy cechy, które sprawiały, że był znakomitym mężem stanu, czyniły z niego też troskliwego i kochającego pana domu? Tym, co spajało rodzinę, była, no właśnie, jak sądzisz, co? Była wspólna modlitwa. Jeśli tylko był w domu, zawsze wieczorem gromadził żonę, dzieci i służbę w kaplicy. Podczas podróży w królewskich interesach Morus myślami nieustannie był przy rodzinie. Powracał do domu, uwaga, zapracowani tatusiowie i mamy, powracał do domu najszybciej, jak to było możliwe. W czasie nieuchronnych chwil rozłąki, kiedy podróżował, czy to po Anglii, czy to za granicą, pisał do swoich dzieci listy. Ukazują one jedną z najbardziej ujmujących cech jego charakteru. Zapewniam cię, pisał do swojej małej córeczki, że wśród tych wszystkich irytujących zajęć, w które jestem zaangażowany, nie ma dla mnie większej pociechy niż przeczytanie twojego listu. Zabiegany, poważany, odnoszący sukcesy mąż stanu. Pierwszy po królu, można by nawet powiedzieć w Anglii, po Henryku VIII. Marcin Ludwicki pisze o człowieku światowym Tomaszu Morusie. Victores. Zobacz. Sięgnij.